Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie już po raz czwarty na zielonogórskim kolędowaniu w parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Bardzo się cieszę, że dzisiejszy wieczór zdecydowali się Państwo spędzić razem z nami i mam nadzieję, że będzie to niezapomniane doświadczenie, niezapomniane przeżycie, dzięki któremu staniemy się jakoś bliżsi Bogu, a On stanie się bliższy nam, chociaż dzisiaj jest taki bardzo mały. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w imieniu organizatorów, a przede wszystkim witam pośród nas księdza biskupa Pawła Sochę. Nie wiem, gdzie ksiądz biskup jest. Witam wszystkich kapłanów, siostry zakonne, osoby świeckie. Witam przede wszystkim dzieci, gdyż to dzisiaj ten koncert poprowadzą dla nas dzieci za chwileczkę, bo to jest wieczór dla dzieci. Więc witam Was bardzo serdecznie. Witam w sumie gospodarza tej parafii, księdza proboszcza Zdzisława Przybysza, którego proszę o zabranie głosu. Nie wiemy, czy było ich trzech, czy to byli królowie, czy monarchowie. Nie wiemy, czy może było ich więcej. Wiemy, że szukali. Wytrwale wędrowali, by oddać pokłon i złożyć dary. Zostawili swój poukładany świat, by wyruszyć w nieznane z radością w sercu i pełni ufności, że spotkają niezwykłego króla. I my dziś chcemy wyruszyć, bośmy się trochę
współcześni zasiedzieli, by znaleźć Pana, którego zwiastuje nam gwiazda. Idźmy więc z kolędą tam, gdzie Bóg z miłości dla człowieka nasianie się położył, by oddać Mu pokłon i zaśpiewać. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie Mu, kłaniajcie się, królowie, nie zbudźcie Go ze snu. W naszej polskiej katolickiej tradycji bardzo żywe jest świętowanie narodzin oczekiwanego poprzez kolędowanie, wytrwałe szukanie w sercu miejsca dla Chrystusa. Witam was wszystkich, drodzy kolędnicy, niech staropolskim i chrześcijańskim zwyczajem ta świątynia dziś wypełni się kolędą, by wszyscy, którzy szukają, znaleźli Jezusa Dziecię. Kolędujmy więc na cześć Pana. Dzisiaj na zakończenie orszaku Trzech Króli, elbuskiego orszaku, ksiądz biskup Paweł Socha powiedział, że dzisiejsze święto to święto dzieci, bo dziś dziecko jest najważniejsze, bo Bóg chciał się stać dzieckiem. Franciszek Karpiński w swojej kolędzie napisał, że święto Bożego Narodzenia to święto paradoksu. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. I dzisiejszego wieczoru chyba najwięcej możemy nauczyć się właśnie od dzieci. To one dzisiaj stają się naszymi nauczycielami. Dlatego my tego wieczoru chcielibyśmy, żeby to dzieci nas poprowadziły dalej. A śpiewając kolędy, starajmy w sobie rozbudzić ufność dziecka. Niech narodzenie Jezusa nie będzie tylko i wyłącznie przypomnieniem jakiegoś historycznego wydarzenia, ale niech to będzie fakt, który dotknie naszych serc. Stańmy się mali, aby móc doświadczyć tego, co największe. A nasze serca niech staną się przytulną kołyską dla maleńkiego Jezusa. Oddajmy tego wieczoru głos dzieciom. Niech one nas poprowadzą. Niech ich czyste i proste serca zaprowadzą nas do Betlejem. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom ukaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć mu będziemy bez trwogi i w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedził z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Gospodą staje.
usłyszeli anielskie pienie. Bo się narodziło ludzkie zbawienie. Jezusowi w obłoku, Józef z Marią asystują przy boku, przy boku. Hej, że i mowy rany na narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Hej, że i nowy rany na narodził się Bóg dzieci na Betlejem. Przybiegli do morza, o północy oblegli, oblegli. Na narodził się Bóg dzieci na pewno.
nowy na dyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Hejżej nowy na dyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem. Hejżej nowy na dyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem. Jest to dziecię, które dziś, tak jak wtedy, przyzywa królów i pastuszków, porusza gwiazdy, wysyła aniołów. Kim jest ten nowonarodzony? To kruche stworzenie, małe dziecko, które z groty pozwala światu odczuć swoją obecność. Jezu, to Ty, Syn Boga. Jeśli czynisz tak wiele w tak skromnej postaci, to dlatego, że jesteś wszystkim. Ty jesteś wszystkim. Nas kocha, każdego z nas i wszystkich razem. Jego miłość ogarnęła nas do tego stopnia, że kazała Trójcy Świętej posłać do nas Syna Bożego. On stał się człowiekiem, ażeby nasza krótka ziemska droga była już teraz rozświetlona światłem, które nie zachodzi, ale prowadzi do życia wiecznego. Boże Narodzenie woła do nas, że Bóg nas kocha, że Bóg jest miłością. Maleńki Jezu, z miłości dla nas narodzony, mów dziś do naszych serc o swojej miłości do każdego człowieka, o tym, jak bardzo nas kochasz.
chwała na wysokości, a to bój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a to bój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a to bój na ziemi. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Przyszło do swej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Przyszedł na świat Twój Zbawiciel. Przyszedł jako małe dziecię, by jak Ty doświadczać bezradności i kruchości, by być z Tobą w Twojej codzienności i dzielić z Tobą swój los. Przyszedł, aby dać Ci siebie, aby złożyć siebie w Twoje ręce. Czy przyjmiesz Go do domu swojego serca? Czy uwierzysz Jego Słowu? Przyszedł na świat Twój Zbawiciel, Twój Bóg, by wyznać Ci swoją miłość i pytać z Ciebie, czy kochasz mnie? Cicha noc, święta noc, wokół niebie ludziom szedł, a dzieciątka swe. Cicha noc, święta noc,
Jak dobrze, że przyszliście. Bardzo się cieszę. Stworzymy chór teraz. Wszyscy są za? Tak, jesteście za? Przyszliśmy tutaj pokolędować. Nareszcie będzie ten moment, mam nadzieję, że poruszą się ręce, poruszą się nasze gardła, nasze serca się poruszą i w końcu zabrzmimy tutaj, jak ten kościół cały. Zobaczcie, na górze są ludzie, jest cały kościół, jest pełny kościół ludzi, coś cudownego, naprawdę. Więc jesteście gotowi Państwo? Jesteście gotowi. Zaśpiewamy teraz kolędę Triumfy. I zrobimy to w ten sposób, zrobimy teraz próbę generalną. Czy możecie podać w jakiej tonacji? Tak. Więc Kościół jest pierwszym chórem na zwrotkach i będziemy śpiewać Triumfy. A tu jest drugi chór. Króla niebieskiego stoi z nieba wysokiego. Dobrze? Dobrze, to był taki wstęp, a teraz zaśpiewamy razem. Ale też to będzie jeszcze próba generalna. Druga zwrotka będzie chwała bądź Bogu w wysokości. A ludziom pokój na niskości. Czyli my jesteśmy pierwszym chórem. Uwaga, jesteśmy gotowi? Uwaga. Jeszcze raz. Bogu w wysokości. Pokój na niskości. O tak. I jeszcze chór trochę głośniej. Zrobimy trzecią zwrotkę teraz. Trzecia zwrotka teraz będzie... zrodziła Maryja Dziewica. Czyli my zrodziła. A tutaj Maryja Dziewica. Jesteśmy gotowi, chór na górze. Tutaj jesteśmy gotowi. Dobrze, uwaga. 3, 2, 1, start. Zrodzi. Super. Maryja Dziewica, Boga bez rodzica. Jesteśmy gotowi. I uwaga, teraz ręce włączamy, wszyscy. Raz, dwa, trzy i... Thank you.
Bądźcie o wierni, głośno triumfując, by ujrzeć cudowne to Betlejem. Ujrzeć dzieciątko dla nas narodzone. Thank you.
Dziś pragnę podziękować i Tobie, Mario, za Twoją zgodę na zostanie matką mojego Pana. W Tobie, Mario, wypełniły się słowa błogosławieństwa Boga. Dzięki Tobie słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzony otrzymuje od Ojca. Dzięki temu i my otrzymaliśmy przybrane synostwo. Jesteśmy braćmi i siostrami. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Mario, kochana mamo, naucz nas kochać Jezusa tak, jak Ty Go kochałaś. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię.
krzepnie blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Wskardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż masz nie? Szczęście swoje przed międzylud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Nie mało cierpiał, nie mało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało. Jakub w swoim liście napisał, że jak Bóg da i będziemy żyli, to zrobimy to i owo, to i owo. No i Bóg dał i żyjemy. I w 2020 roku udało się zorganizować kolejne kolędowanie, zielonogórskie kolędowanie. Niezmiernie się cieszę i myślę, że wszyscy organizatorzy z tego, że jest Państwa coraz więcej, że idzie gdzieś to w eter, że odpowiadają Państwo na nasze zaproszenie. I w tym momencie chciałam, żebyśmy podziękowali oczywiście przede wszystkim Panu Bogu za to, że żyjemy i za to, że mogliśmy po raz kolejny zorganizować zielonogórskie kolędowanie, ale żebyśmy również podziękowali tym, dzięki którym ten koncert się odbył. Pomalutku dobiegamy do końca, ale to jeszcze nie jest koniec. Natomiast to podziękowanie chciałabym, żeby odbyło się w taki specyficzny sposób. Za każdym razem, kiedy wyczytam osobę bądź instytucję, której chcemy podziękować, to nagrodźmy ją po prostu jednym klaskiem, tak? Czyli wyczytuję na przykład, dziękujemy Panu Jezusowi. No super, widzę, że tutaj Państwo często uczestniczą w różnych imprezach, także pójdzie nam, myślę, łatwo. Patronat honorowy objął ksiądz biskup Tadeusz Lityński. Dziękuję. Organizatorom: Europejskie Centrum Wolontariatu i Wspólnota Oikos Berit. Parafia, gospodarz tego miejsca, parafia Matki Bożej Częstochowskiej na czele z księdzem Zdzisławem Przybyszem. Opieka duchowa, ksiądz Robert Patro.
Współpraca medialna. Radio Plus, Radio Zielona Góra, Telewizja Gorzów, Gość Niedzielny, Aspekty Niedziela, Zielonogórsko-Gorzowska. Dziękujemy. Radnemu Adamowi Urbaniakowi za wsparcie finansowe inicjatywy. Nagłośnieniu firmy Sabo Music. Oświetlenie pan Andrzej Żmijak. Grafika, wyczytam wszystkich. Grafika Ewelina Kopacz, Dorota Król, Krzysztof Moroz, zdjęcia. Sprawy organizacyjne Emilia Kasowska i Ania Pulkowska. Parafiom, w których odbywały się warsztaty, czyli Parafia Ducha Świętego oraz Parafia Stanisława Kostki. I czwarte liceum ogólnokształcące, tak zwany Lotnik. Dziękujemy służbie medycznej, która chyba tutaj, żeby nam się nic złego nie stało. Organiście Łukaszowi Szczęchowi, który wyświetla nam tutaj kolędy. To jeszcze raz. Super. Paniom za pieczenie i strojenie pierniczków. Z tymi pierniczkami to jeszcze będzie mała niespodzianka, ale wszystko w swoim czasie. Oraz wszystkim ofiarodawcom za wsparcie materialne. No i czas na podziękowanie zespołowi i naszemu chórowi. Zespół, który nam po raz kolejny towarzyszy, zespół Szema. Pod dyrygenturą, kierownictwem Katarzyny i Tomasza Leśniak. Dziękujemy gitarzystom oraz Olaf Machuchowski, Tomasz Leśniak, gitara basowa Wojciech Roszak, instrumenty klawiszowe Albert Weździczek i Jakub Gościniak, saksofon Dawid Tokłowicz, perkusja Tymoteusz Krajniak, perkusjonalia Stanisław Ziemniewicz. I czas na naszych solistów: Justyna Piętosa, Przemysław Szczotko, Agnieszka Janiszewska, Łucja Kale... To dla ciebie, Łucja. Łucja Kulwanowska, Krzysztof Nowak, Kamila Schreiber, Marcin Wolski, Grzegorz Jędrysiak, Stanisław Ziemniewicz, Ania Wegner, Oliwia Mrowicka, Julia Rekut, Ania Pulkowska i Martyna Dziechciar. A teraz myślę, że gromkie brawa, już nie jeden klask, ale dla całego chóru pod dyrygenturą Martyny Dziechciaru. Jest, z której parafii, z jakiego miasta. Chór jest tak naprawdę, gromadzi osoby chętne, które chcą śpiewać, które chcą się zaangażować, które potrafią śpiewać. Dlatego jeśli ktoś z Państwa czuje w sobie takie pragnienie i potrzebę, żeby włączyć się i bardzo by tego chciał, to wiem, że chór jest otwarty na to, prawda? Zapraszamy! Zapraszamy. Zapraszamy również na warsztaty, które prowadzimy pod kątem przygotowania koncertu uwielbienia, który ma miejsce w czerwcu, na który już teraz zapraszamy w Boże Ciało. I to również są warsztaty otwarte dla wszystkich, którzy chcą się włączyć i chcieliby śpiewać pieśni uwielbienia na cześć Pana. Także, aha, jeszcze kogoś, komu zapomniałam podziękować. Bardzo bym chciała, żebyśmy jeszcze gromkimi brawami podziękowali naszym małym prowadzącym. Zapraszam tutaj Gosię, Anię, Alicję, Dawida, Filipa i Jakuba. Rozmawiali konferencjerzy, ja myślę, że pomalutku oni przejmą pałeczkę. Bardzo wam dziękuję za współpracę. Dzień dobry.
Także Albert, ten klawiszowiec, miał zagrać solówkę na grzebieniu, ale nie ten płaszcz założył chyba, nie? Tam... On dobry jest w tym. Zespół Szemma.
chór pod dyrygenturą Martyny Ciechciaruk. Dziękujemy raz jeszcze. I tak naprawdę, moi Państwo, to była ostatnia kolęda przewidziana w programie dzisiejszego wieczoru kolędowego. Czy poprosimy ich o coś jeszcze? Czy chcemy bisa? Czy zagracie jeszcze dla nas? Zaśpiewacie, Martynka? Martynka patrzy na zespół. Czy zespół zagra? Tak? To może jeszcze raz klaski, żeby ich zachęcić.
wszystko oczywiście na większą chwałę Panu Jezusowi. Niech te klaski niosą się na całą Zieloną Górę i jeszcze dalej, bo to Jemu należy się chwała, cześć i uwielbienie. A na zakończenie, zanim wyjdziemy, jesteśmy w parafii Matki Bożej Częstochowskiej, więc to nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie zakończyć apelem jasnogórskim, po czym pobłogosławi nas przed wyjściem ksiądz biskup i to będzie takie nasze wspólne zakończenie modlitewne. Bezpieczni. Teraz będę modlił się błogosławieństwem. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Szczęść wam Boże, Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A jeszcze nie podziękowałem jednemu, który jest sprawcą troszkę tego, w bardzo dużym stopniu. Formuje tę grupę ksiądz wikariusz biskupi, ksiądz Robert Patro. Tak, jemu. Nikt o nim dotychczas prawie nie wspominał, ale takim źródłem tej duchowości, tej radości, entuzjazmu jest właśnie ksiądz Robert. I tobie w imieniu wszystkich tutaj bardzo serdecznie dziękuję i życzę dalej wielkiej Bożej łaski i powodzenia. Szczęść Boże. Dziękuję księdzu biskupowi.
przede mną wielki mur. Czekam, by runął już. Wiem, nie zawiodłeś nigdy mnie. Jeszcze nie widzę zmian, lecz wynik walki znam. Ty nie zawiodłeś nigdy mnie. Zawsze ten sam, wielka jest wierność twa, wielka jest. Tę pewność mam, trzymasz mnie w dłoni swej, nie zawiedziesz. Przeminie każdy rok, słowo twe sprawi to, serce me znów zaśpiewa, że Jezu, wystarczysz mi, w miłości twej mnie skryj. Serce me znów uwielbi Cię. Zawsze ten sam. Zawsze ten